Jak mówiliśmy, Włodek ćwiczył ruch ręki, ażeby jak najmniej czasu tracić na przełączanie zegara. Pod koniec lat 70. i wtedy został najlepszym blitzkarzem w Polsce, nie tylko szachistą, normalne szachy. Pod koniec listopada był wielki turniej błyskawiczny w Białymstoku, pojechała tam cała czołówka. Włodek prowadził tryb życia zgodny ze wskazówkami Botwinnika. O 7 rano wychodził na spacer. Krzysio Sznapik postanowił Włodkowi zrobić dowcip i razem z kolegami przywiązali mu klamkę, żeby nie można było otworzyć drzwi. Czym się to zdarzyło? Proszę się domyśleć, a tu zobaczmy, jak Włodek zamatował w Pucharze Świata. Tu i tu niebroniony punkt. Grozi mat na G7. I został z figurą więcej.